Klaudia Halejcia często publikuje na swoim Instagramie zabawne filmiki, które zawsze spotykają się z pozytywnym odbiorem fanów. Aktorka, znana najlepiej z roli Angeliki w serialu Złotopolscy, pławi się w luksusach. Wiele z filmików nagrywanych jest w bajecznej Willi za 9 milionów, w której celebritka żyje na co dzień ze swoim narzeczonym Oskarem Wojciechowskim oraz 2, letnią córeczką Nell. Dziewczynka często pojawia się na nagraniach publikowanych przez znaną mamę. Na profilu Klaudii Halejcio można dostrzec prawdziwą rodzinną sielankę. Prezentowane przez nią wnętrza zawsze są nienagannie czyste i pięknie udekorowane. Ostatnio celebrytka pochwaliła się na insta-story z tym, jak świąteczny mentourage prezentuje się jej sypialnia. W krótkim filmiku możemy dostrzec gustowne białe dekoracje i widok na bajeczny zimowy krajobraz. Pomieszczenie jest jasne i przejrzyste. Całość sprawia bardzo przytulne wrażenie godne pozazdroszczenia miejsce wypoczynku. Aktorka chętnie publikuje różne filmiki ze swojego życia na Insta Stories. Tym razem postanowiła zapytać fanów o kwestię uważaną za dość kontrowersyjną. Klaudia wrzuciła krótkie wideo, na którym widać, jakie placki ziemniaczane z cukrem. Przy okazji zwróciła się do obserwujących z pytaniem: Czy ktoś jeszcze oprócz niej tak jada? Jak się okazuje, zwolenników nietypowych połączeń smakowych nie brakuje. W następnym kafelku celebritka udostępniła odpowiedź fanki, która jada placki ziemniaczane z cukrem i śmietaną. Odważnie. Zobacz także, Halejcio pochwaliła się brzuszkiem. Sugestywne ujęcie nieźle namieszało Halejcio robiła wszystko, by ratować rodzinę. Rezygnowała nawet z wakacji milionerka Halejcio nie zawsze chodzi we własnych ubraniach. Wyjawiła to przypadkiem.